Zastosowana ulga, o której Pan już mówił, tej, którą w przyszłości wprowadzimy 55 maksymalnie od gospodarstwa, czyli do 55 będą gospodarstwa płaciły, powyżej 55 już nie. I to jest skalkulowane w budżecie po stronie dochodów i po stronie wydatków, zakładając 100% ściągalność, bo na ściągalności nie możemy na razie nic tutaj manewrować, musimy założyć, że wszyscy ściągają. I proszę Państwa, po stronie dochodów, po stronie wydatków są rozpisane te kwoty. I wprowadzenie jakiejkolwiek teraz zmiany, to proszę Państwa, wymagałoby, ja tak szybko przeliczałam, jeżeli złotówkę, to 108 tysięcy mniej do budżetu. I co by to spowodowało, że nie możemy podpisać, przetarg możemy ogłosić, ale umowy nie możemy podpisać, jeżeli kwota by była wyższa niż to, co zaplanowaliśmy po stronie wydatków. A zmniejszyć możemy? Zmniejszyć tak. Bo tak jak Pan Burmistrz tłumaczył, tak samo jak jest przy inwestycjach. Jest kosztorys, jest oszacowany. Jeżeli by ktoś wystąpił z ceną wyższą, wówczas trzeba skorygować. Czyli już widzicie, jak skala problemu, gdzie jest 15 zł zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni od 1 kwietnia, ale tu mówimy o małej jednostce, tak można powiedzieć, stąd powiedzmy te koszty są wyższe. Jeżeli to jest gmina i śmieci jest więcej, tu liczymy na to, że ta cena automatycznie spadnie. Natomiast dzisiaj zrobiliśmy jakieś założenia, one są w tej chwili odzwierciedleniu, czy odzwierciedlenie jest w uchwale budżetowej, ta kwota jest, przepraszam, podkreślić, że mówimy o 18 tysiącach. O 18 tysiącach mieszkańców. Zakładamy, że w 100% będzie ściągalność, nie możemy przejść przez wiatko. I cały czas jeszcze jest jedna kwestia bardzo istotna, że zakładamy już zmniejszenie dochodów, bo robimy sobie następną granicę, czyli maksymalnie 55 zł. Jeżeli ta stawka nam spadnie, to ta maksymalna kwota też nam spadnie w przyszłości. I tu jest jakby w tej chwili taka kwota szacunkowa. Ja jeszcze raz powtarzam, nam wszystkim zależy w tej chwili, żeby ta kwota była jak najmniejsza, wierzę, że po przetargu ona spadnie i my na pewno nie będziemy na śmieciach zarabiać. My będziemy mieli problemy, żeby pokryć wszystkie koszty, które z tego wynikają. Dlatego no jest wniosek, Państwo zadecydujecie za chwilę. Ale tak jak mówię, to już w tej chwili na bazie ma od razu skutek na to, na przetarg. Tutaj możemy mieć problemy z przetargiem. Jak go nie rozstrzygniemy w pierwszym terminie, to nam się wszystko opóźnia o ileś tam tygodni, a ja jeszcze raz powtórzę, że w tej chwili opóźnianie przetargu powoduje, że ci, co na końcu, mogą mieć cenę już zdecydowanie najwyższą. Jak ktoś zostanie gdzieś na ustawie. Bo tutaj zakładamy, że na początku będzie duża rywalizacja i te firmy będą jednak schodziły z ceną jak najniżej. Dziękuję Panie Burmistrzu. Ktoś by chciał zabrać głos? Jeżeli nie ma, to głosujemy wniosek Pani Dębskiej. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pani Dębskiej, czyli obniżenie stawek o 1 zł obydwu stałe konsultów. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? 4? Jeszcze raz. 5. Kto jest przeciw? Sześć, tak? Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję. Czyli proponowane przez Burmistrza. Wniosek Pani Dębskiej został uchwalony.